Witajcie, mili goście na moim stryszku. Dzisiaj będzie trochę o tym, trochę o owym. Jeszcze nie wiem, jaki będzie tytuł tego filmiku. Po pierwsze, jestem przeszczęśliwa, dlatego że udało mi się załatwić jedną sprawę urzędową, która mi się trochę ciągnęła i wiecie, artyści mają naprawdę duży problem z załatwianiem takich spraw, ponieważ nie wiem, jeżeli ktoś jest tutaj wśród moich widzów, kto się para trochę sztuką, to wie, że my jesteśmy trochę do czegoś innego stworzeni, nie do takich kolejnych rubryczek, które trzeba wypełniać, przepisów, przepisików, jakichś tam dokumentów, potwierdzeń, podpisów, tylko do takiego całościowego patrzenia na daną rzecz, na daną sprawę. I nawet kiedy na przykład maluję jakąś ilustrację czy jakiś obraz, to nigdy nie robię tak, że zaczynam w górnym lewym rogu i jadę sobie po kolei, tak jak wiecie, drukarka komputerowa, nie, że kolejne po prostu szlaczki sobie drukuję, tylko po prostu to jest tak, że na dobrą sprawę każdy obraz, każda ilustracja czy rysunek powinien być w każdym momencie tworzenia powinien być gotowy do tego, żeby go zostawić, żeby go puścić i żeby on już miał swój wyraz. Także kiedy pierwszy raz się o tym dowiedziałam, że ja mam malować obraz jednocześnie cały, to byłam w szoku, że w ogóle tak trzeba i że tak można. I jeżeli zobaczycie gdzieś, bo są różne tutoriale na YouTubie, jeżeli zobaczycie, że ktoś pokazuje, jak namalować ilustrację, czy jak ją pokolorować i widzicie, że on jedzie po prostu jak drukarka komputerowa z lewego górnego rogu po kolei maluje te, a tutaj ma w ogóle nic nieruszone, cały dół obrazka jest tabula rasa, nie wiadomo co tam będzie, jaki kolor będzie położony, tylko po prostu jedzie po kolei tak automatycznie, to wiadomo, że niczego dobrego się od tej osoby nie dowiecie, bo to jest bardzo nieprofesjonalne. Właśnie na kompozycję kolorystyczną, czy kompozycję właśnie rysunkową, szkicową, trzeba patrzeć jako na całość, od samego początku do końca. Tak więc te wszystkie rubryczki, przepisiki takie urzędowe, to jest kompletnie inna bajka i żeby coś takiego załatwić, czy żeby się tym zająć, to naprawdę nie wiem, czy wszyscy tak artyści mają, chyba raczej tak, to dla nich jest to męka. Przypomniał mi się taki artysta, właściwie człowiek renesansu, Tadeusz Kantor, myślę, że wam się obiło to imię, nazwisko. On zmarł w latach 90., chyba w wieku 80 lat, już nie pamiętam. W każdym razie on był jednocześnie malarzem, reżyserem, scenografem, pisarzem, no wszystkim w jednym. Miał swój teatr Krico 2 bodajże. No i też wystawiał przeróżne swoje sztuki, które też były jego pomysłu. I on był takim właśnie prawdziwym artystą, patrzącym całościowo na dane wydarzenie, jakiś happening, czy właśnie sztukę teatralną, którą wymyślał od początku do końca. Czyli jego pomysłem zaczynały się wszystkie teksty, rozmowy, dialogi, muzyka, scenografia. Wszystko to był jego pomysł i nawet mało tego, w trakcie wystawiania danej sztuki, czyli powiem wam takie, myślę, że sobie przypomnicie nazwy tych spektakli, to była przede wszystkim Umarła klasa, Wielopole,
i z tego co pamiętam, niech zczezną artyści. I to jest właśnie też a propos tej mojej dzisiejszej takiej refleksji, że bo Cantor między innymi on w pewnym momencie dosyć dużą sławę uzyskał za granicą i tam robił karierę. A w Polsce w tym czasie był komunizm, bo on zmarł w roku bodajże 90, więc tuż przed tym przełomem. I ciągle, gdy chciał gdzieś wystawić te swoje spektakle, czy to w jakimś domu kultury, czy w teatrze, gdzieś w Polsce, to zawsze miał do czynienia właśnie z urzędnikami, z użeraniem się z różnymi recenzentami, czy w tamtym czasie z cenzurą. I w pewnym momencie to słyszałam gdzieś w jakimś wywiadzie, opowiadał, że gdzieś tam miał ten odbyć się jego spektakl, chyba Umarła klasa. No i z jakimś urzędnikiem tam się użerał, że on chciał, żeby to tak wyglądało, a ten urzędnik mówił, że absolutnie to tak nie wolno i coś tam. No i strasznie stanął okoniem ten urzędnik i Kantor tam potrafił się bardzo mocno wściekać i ktoś tam poszedł do tego urzędnika, żeby go obłaskawić, żeby po prostu się trochę ugiął. I mówi do tego jakiegoś tam pierwszego sekretarza partii PZPR: towarzyszu, ale to jest artysta, no, zróbmy mu tak trochę na rękę. Niech pan tutaj, towarzyszu, się ugnie jakoś. Wiecie, taka rozmowa protekcyjna. No i ten pierwszy sekretarz był tak wściekły, że powiedział: niech strzezną artyści. Jego to nie obchodzi, że to jest artysta, on ma się też dopasować tutaj do wszystkich reguł i przepisów i niech strzezną artyści. I wyobraźcie sobie, że Kantor akurat gdzieś tam był na korytarzu, no w każdym razie usłyszał ten krzyk tego pierwszego sekretarza, kiedy on krzyczał: niech strzezną artyści. I postanowił, że następny spektakl będzie pod tytułem Niech strzezną artyści. I faktycznie coś takiego wymyślił. To już było dawno temu, kiedy oglądałam te jego inscenizacje, takie naprawdę wyjątkowe, takie dające do myślenia, takie no naprawdę bardzo takie twórcze, pod każdym względem i całościowo wypełnione taką myślą głęboką, tą filozofią Kantora. I mało tego, on za każdym razem, na każdym spektaklu był obecny, nie jako reżyser, który, wiecie, gdzieś tam się chowa, nie wiem, w budce suflera i podpowiada tym artystom, jak mają się zachowywać, czy jak ma płynąć ta narracja danej sztuki. Tylko on wręcz był na scenie. Wiecie, był na scenie, obecny w takim czarnym garniturze, chodził, przechadzał się i coś tam palcem pokazywał, coś tam po prostu jak dyrygent na jakimś koncercie, cały czas dyrygował tą swoją ekipą. Także to było naprawdę niezwykłe zjawisko i u nas w Polsce no, nie bardzo był doceniony. Dopiero jak zrobił karierę na Zachodzie, no to wtedy wszyscy zaczęli mu się kłaniać i to go też strasznie denerwowało. No, taki wolny artysta. A co jeszcze chciałam powiedzieć dzisiaj, bo nie wiem, czy ktoś wczoraj zauważył, jak czytałam to słowo z Pisma Świętego. To wypadło mi coś z Pisma Świętego, a mówiłam wam, że w tym moim egzemplarzu mam dużo różnych zakładek, jakichś obrazków, karteczek. I to, co mi wypadło, to jest taka malutka książeczka, którą dostałam w tym roku na rekolekcjach na grupie dzielenia od Beatki. Zresztą ona wszystkim nam takie prezenciki zrobiła. I tutaj są takie, między innymi jest słowo dla mnie na początku,
A później są takie różne fragmenty z Pisma Świętego. I to, że mi to wczoraj wypadło z mojej Biblii, to od razu sobie pomyślałam, że to nie przez przypadek mi wypadło. I chciałabym Was też zachęcić do tego, żeby na takie różne drobne i większe wydarzenia zwracać uwagę, żeby tego też nie przeoczyć, bo czasami Pan Bóg daje nam, trzeba uszy nastawić, wiecie, na takie znaki, bo czasami Pan Bóg mówi do nas przez to, co ktoś do nas powie, przez to, co gdzieś tam zobaczymy, usłyszymy, przeczytamy. I kiedy jesteśmy ustawieni tak z taką wrażliwością na ten odbiór Bożych sygnałów, to naprawdę różne większe i mniejsze wydarzenia mogą być dla nas takim prowadzeniem też Bożym. I właśnie to, że mi ta książeczka wypadła, to też uważam, że nie przez przypadek. I dzisiaj tutaj Wam zacytuję takie dwa fragmenciki z tego. A jeszcze chciałam powiedzieć, że a propos tych Bożych sygnałów, myśmy prowadzili we wspólnotach nauczania zawsze takie, wiecie, też nadsłuchujące atmosfery, potrzeb we wspólnocie. To nie było nigdy takie od góry narzucone jakieś nauczanie, czy cały spektrum nauczań, tak jak w innych wspólnotach, na przykład Ruchu Światło Życia, oni tam mają konkretny program, z tego co wiem, lecą z tym programem. Myśmy zawsze starali się patrzeć, co w trawie piszczy, co tam wspólnota potrzebuje i dopiero według tego tworzyliśmy nauczania, ale było czasami tak, że po prostu jakby nie mieliśmy pomysłu i zbliżało się spotkanie wspólnoty i mój mąż Michał mówi: słuchaj, co? Jaki temat ma być na nauczaniu wspólnotowym? Ja mówię: wiesz co, nie wiem. Kompletnie nie mam pojęcia. I on wtedy wchodził do biblioteki naszej, to wiecie, książki od podłogi do sufitu, sporo tego. I tam zaczął szukać. I ponieważ to była wielka, w sumie duża biblioteka, ona do dzisiaj jest trochę Mikołaj ją, znaczy głównie Mikołaj ją przejął, ale też wszystkich książek jeszcze nie przeniósł do siebie, do studia, bo też tam nie ma miejsca. Biblioteka nadal jest pełna książek, no tak to jest. I właśnie Michał wchodził do tej biblioteki i tak patrzył po tych półkach, a tam ciągle brakowało porządku. Nie było czasu na uporządkowanie tych wszystkich książek, bo tego było już za dużo, więc one tak mniej więcej tam jakoś tematycznie były poukładane, ale generalnie był chaos i on tam chciał coś wyciągnąć z górnej półki. Ciągnął za jakąś książkę i nagle mu inna książka spadła na głowę, bo gdzieś tam leżała w poziomie. On złapał za tą książkę, mówi: o, mam temat! Także powiem Wam, że to była też taka jego czujność na takie różne dziwne znaki, które się przydarzały. I według tego, jak spadła mu książka na głowę, to wiecie, było kilka takich kateches, że właśnie przez takie Boże przypadki przychodziły nam tematy, które potem ludzie się dziwili: ale jak wyście rozeznali ten temat? On tak świetnie teraz pasuje. No i wtedy mój mąż mówił: no wiesz, wszedłem do biblioteki, szukałem tematu i nagle mi książka spadła na głowę i na tej zasadzie zrobiliśmy temat. Także myślę, że warto na te wszystkie Boże sygnały mieć otwarte uszy i oczy na to, co ludzie mówią, na to, co się wydarzy w naszym życiu. I starać się to odbierać właśnie też pod kątem tego, jak Pan Bóg działa w życiu, bo kiedy właśnie, bo z tej książeczki małej przeczytam Wam fragment, to jest
z listu Jakuba, 4 rozdział, 8 werset. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. I tak myślę sobie, że tym przystąpieniem do Boga to jest też zaufanie Mu, że On chce do mnie mówić przez różne wydarzenia, przez różne znaki, że to, co się dzieje w moim życiu, to nie jest takie przypadkowe, a raczej jeżeli będę nastawiona na to, że ufam Bogu i że On chce do mnie mówić przez różne znaki, to On faktycznie zacznie takimi znakami się posługiwać, bo będzie wiedział, że ja jestem na to nastawiona, że ja mam uszy otwarte i oczy. Także jeszcze raz, przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. Czyli potrzebna jest też nie tylko to, że Pan Bóg do nas przychodzi, to, że On się do nas zbliża, ale też to, jak my na to odpowiadamy. Jeżeli my robimy krok w kierunku Boga, to On natychmiast odpowiada na ten krok. I tutaj drugi fragment na tej samej stronie z Księgi Izajasza, 54 werset. Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem. Wasze grzechy zasłoniły mu oblicze przed wami, tak, iż was nie słucha. Jeszcze raz. Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem. Wasze grzechy zasłoniły mu oblicze przed wami, tak, iż was nie słucha. No, także widać z tego fragmentu Izajasza, że my sami przez nasze winy i nasze grzechy możemy wykopać przepaść między sobą a Bogiem. Do tego stopnia, że po prostu Bóg ma zasłonięte oblicze. Że może nas nie słuchać, że my się możemy denerwować, dlaczego Pan Bóg mnie nie słucha, w sensie dlaczego moje modlitwy nie mogą do Niego dotrzeć, prawda? Błagam Go, proszę o coś tam, latami odmawiam jakieś modlitwy, natomiast nie widzę, żeby Pan Bóg mi odpowiedział. A tutaj widać z tego fragmentu, prorok Izajasz mówi, że żeby Bóg odsłonił przed nami swoją twarz, to my musimy też zrobić krok w kierunku tego przymierza z Nim, czyli zacząć przestrzegać tych Bożych nakazów, zerwać z grzechem i wtedy możemy mieć jakiś bliższy przystęp do Boga. I to wszystko to też jest proces i trzeba też do swojego życia podejść całościowo, nie tylko wyrwać z kontekstu, prawda, jakieś moje pragnienie, jakaś moja modlitwa tutaj jest ważna. Przychodzę do Boga z tą modlitwą, a nie pozałatwiałam na przykład ważnych spraw w moim życiu, więc jak Pan Bóg ma mnie wysłuchać? Po prostu to ja sama wykopałam tą przepaść między sobą a Nim. No, także dzisiaj takie refleksje. Trochę z tego i owego, z różnych miejsc. No, dziękuję Wam serdecznie za miłe wiadomości, za taką empatię po wczorajszym filmiku. Bardzo też byłam wzruszona tymi różnymi sygnałami. I chyba tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie i z Panem Bogiem. Do jutra.